Witam. Podam Ci dzisiaj kilka wskazówek, jak przygotować się do pracy sezonowej w Hiszpanii. Praca sezonowa w Hiszpanii polega głównie na zbieraniu owoców, warzyw i oliwek, ale nie może ona trwać dłużej niż 9 miesięcy w roku. Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę. Obywatele spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać pozwolenie na pracę. Ich pracodawcy powinni złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Imigracyjnym. Po wydaniu pozwolenia z kolei sami pracownicy powinni ubiegać się o wizę pracowniczą i pobytową w ambasadzie lub w konsulacie w swoim kraju. Pracodawcy pokrywają koszty podróży do Hiszpanii i zakwaterowanie swoim pracownikom. Pracodawcy, związki zawodowe, Federacja Gmin i Prowincji i władze migracyjne określają, ile osób może być zatrudnionych na prace sezonowe w Hiszpanii. Przed wyjazdem należy sprawdzić wymagania dotyczące pandemii COVID-19, to znaczy, czy wymagany jest test negatywny lub aktualne szczepienia. Aktualne oferty pracy możesz znaleźć na stronie internetowej www.sepe.es lub na portalu EURES. Zabierz ze sobą dowód tożsamości, kartę płatniczą i kartę ubezpieczenia zdrowotnego. A więcej informacji oraz dane miejsc kontaktowych, gdzie możesz uzyskać wszelką pomoc, znajdziesz poniżej.